poprzednim odcinku. Nawet go nie pamięta. Toto, nie wychodź. Tato, kiedy wróciłeś? Synu, gdzie Lucesita? Wyjechała dziś rano na ślub. Proszę, przyjmij moją propozycję. Kim ty jesteś? Twoim ojcem. Może urodziłam się po to, by cię kochać i być twoją. Wrócę do gabinetu, będę się uczył. Zapiszę się na studia i zostanę lekarzem. Tak zrobię. Ale kiedy wstanę z łóżka, wszystko się zmieni. Odzyskam pozycję i będę żyła swoim życiem. Nikt i nic mnie nie powstrzyma. Plus Maria, odcinek 84. W rolach głównych: Seria Eduardo Macias. Dziękuję, że prowadziłaś mnie za rękę tą trudną drogą. Wiele razy, kiedy czułam się zagubiona, wierzyłam, że czuwasz nade mną. I czułam, jak z daleka obserwowałaś i prowadziłaś mnie, bym mogła odnaleźć światło po drugiej stronie ciemności. Para que yo pudiera encontrar la luz al otro lado de la oscuridad. A ti, mamita, también te quiero dar las gracias. Pragnę podziękować także i tobie, mamusiu. Bo wiem, że będąc w niebie u boku Pana naszego, przekonałaś go, by wybaczył mi grzechy. Ayudaste para que él perdonara todos mis pecados. Byłaś taka dobra i kochałaś mnie tak bardzo. I que me quisiste tanto. Quiero que sepas. Chcę, żebyś wiedziała, że zrobiłam to wszystko z miłości.
Teraz czuję, że Bóg mi wybaczył, dając mi dziecko, którego oczekuję. Con la bendición de este hijo que estoy esperando. Por eso, gracias, dlatego dziękuję ci, mamu. Panienko Przenajświętsza i Panie nasz. To dzień mojego ślubu. To jak sen, jak cud, jak bajka. Ale to żaden cud ani bajka. To najpiękniejsza na świecie rzeczywistość. Dziś stanę się żoną Gustawa. Bracie, jeszcze się nie przebrałeś? Mam czas. Jak to? Proszę cię, Gustavo, wiesz, że nie lubię niepunktualności. Jeśli nadal będziesz tak siedział, spóźnisz się i wprawisz mnie w zły humor. Emilio, usiądź przy mnie. Oszalałeś? Nie przyszedłem tu tracić czasu. Muszę to zanieść do kościoła i przygotować się do ślubu. Spokojnie, nie denerwuj się. To ja jestem narzeczonym. Uwielbiam wschody słońca w górach. Jesteś tu od wschodu słońca? Był piękny. To chyba najlepsze porównanie. Teraz zaczyna się wschód mojego życia, które wypełni się światłem i miłością. Noc się już skończyła. Teraz będzie inaczej. Masz rację. Ale nie zapomnij, że w pożyciu każdej pary zawsze gromadzą się jakieś chmury. To niemożliwe. Z Lucesitą do tego nie dojdzie. Zresztą po naszych przejściach wszystko będzie łatwe do rozwiązania. Tak bardzo się cieszę. Raduję się, że wróciłem do San Sebastian po ponad 2 latach, zwłaszcza z takiego powodu. Będę się za ciebie modlił, za twoje szczęście i rodzinę. Co tak siedzicie, jakbyście nie mieli nic ważnego do zrobienia? Emilio, myślałam, że przygotowujesz kościół. A ty, Gustavo, co robisz w tym roboczym stroju? Proszę się nie przejmować, pani Mario, mamy czas. Przebiorę się w minutę. To niedopuszczalne, żeby pan młody pojawił się później niż panna młoda. A ty, ojcze, na co czekasz? Do pracy. Już, pani Mario. Ale proszę pogonić Gustava, bo ze szczęścia buja w obłokach.
Jesteś bardzo elegancki. Ty też. Ten twój garnitur. Muszę być godny Lucesity. Któż mógłby się tego spodziewać? Trudno uwolnić się od wspomnień, porównań. Przypominam sobie dzień, w którym prowadziłem Angelinę do ołtarza. Miguel, proszę, przestań. Dobrze, wiem, że nie powinienem o tym mówić. Wybacz. Jest mi przykro. Mnie też. Tamto wydaje mi się szopką. Tylu gości, cały ten luksus, wszystko takie pompatyczne, fałszywe. Czasami blichtr zaślepia. To się nie myli. Na szczęście mogłeś naprawić swój błąd. Teraz jest inaczej. To będzie skromna uroczystość z udziałem ludzi, którzy nas kochają. Lucesita będzie czułą panną młodą. Uczynię ją szczęśliwą, Gustavo. Obiecuję. Trzeba tu posprzątać. Zdążymy. Po wyjeździe młodej pary. Co prawda, wtedy nie będziemy miały ochoty, zmęczone ślubem. Pan Gustavo kupił tyle pięknych rzeczy Lucesicie. Ma dobry gust. Tak bym chciała zobaczyć Lucesitę w sukni ślubnej. Lucesita jest gotowa? Przebiera się w drugim pokoju. Nie chciała, żebyśmy ją widziały. Spójrzcie na nią. Pomogę ci. Dziękuję. Jak wyglądam? Wspaniale, kochanie. Przepięknie. Też bym chciała tak wyglądać w dniu swego ślubu. Kwiaty. Brakuje kwiatów. Nie, zaraz będą. Otworzę. Ostrożnie, to może być narzeczony. Nie powinien jej zobaczyć. Przepraszam. Czekałam na ciebie. Cieszę się. Gdzie pozostali? Na zewnątrz, tak? Przyniosłam ci wiązankę. Dziękuję. Prosiłam o polne kwiaty. Są śliczne. Chodź. To moja babcia, Maria. To Modesta i Fefa. Moje przyjaciółki. Lucesita wiele mi o was opowiadała. Bardzo was kocha. A my ją. Trzeba się pospieszyć. Już czas. Pan młody pewnie się niecierpliwi. Chwileczkę. Brakuje czegoś. Czego? Krzyżyka, który ci podarowała. Masz go? Tak, Fefo jest w szkatułce. Ten? Tak. Niech babcia mi go założy. Jestem trochę zdenerwowana. Nie bardziej niż panna młoda. No już. Chodźmy. Oto i ojciec. Jak ci się podoba? Wyglądasz prześlicznie. Niech Bóg cię błogosławi. Dziękuję, tato. Podasz mi ramię? Oczywiście. Chodźmy już. Co ci jest?
pensaba en mi Myślałam o Sergio. Que Lucecita Niech Lucecita nie widzi twego smutku. Tienes razón. Masz rację. Este es un to jej szczęśliwy dzień. Felicidad para ellos. Chodźmy. Czyż to nie romantyczne? Ta historia pana Gustawa i Lucecity, która skończyła się jak w bajce. Miłość jest taka piękna. Co ty na to, Amador? Kiedy będą się całowali, nie wiem, co zrobię, żeby nie płakać. Zachowaj łzy na czas ślubu, bo jeśli teraz zaczniesz, to potem ci ich zabraknie. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Bo nie potrzebuję okularów, żeby wiedzieć od chwili, gdy cię ujrzałam, że jesteś mężczyzną mojego życia. Ależ, Azuseno, tak nie można. Dlaczego? To prawda, czuję to. Ale jako kobieta nie powinnaś tego wyznawać pierwsze. To obowiązek mężczyzny. Więc... Powiem to w inny sposób. Znalazłaś się w moim sercu dzięki okularom. Potrzebowałem dwóch par oczu, by zauważyć, że jesteś przy mnie. Zakochałem się w tobie. Chcę ci to powiedzieć w ten oto sposób. Co? Wy już? Dość tego. Trzeba się spieszyć. Będziecie jeszcze mieli czas na wasze czułości. Musimy zająć się ślubem. Zupełnie zapomniałem o ślubie. Chodźmy. Zebraliśmy się tu, by uczcić związek między Luz Marią i Gustawem. Spotkali się, by Bóg ich pobłogosławił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować Pannę Młodą.
żyją w Łodzi. Wszystkiego najlepszego. Mogę ucałować pannę młodą? Ciebie też? Czas na toast. Zaczynamy zabawę. Orkiestra. Źle się czujesz, synu? Nada, mama. Nie, to nic takiego. To z emocji, radości. Powinieneś się położyć. Nie. Chcę być na weselu swojej córki. Niech ojciec i babcia wzniosą toast. Muszę to poroznosić. Będziesz pił? Tylko łyczek. Nie zaszkodzi mi. Za młodych. Jaka piękna para. Są dla siebie stworzeni. Jesteś taka śliczna. To zasługa czarodziejskiej różdżki. Nie potrzebujesz magii. Teraz jesteś już moją żoną. Ucieknijmy stąd. Zapraszam do tańca. Thank you.
Wszystko dlatego, że mnie mama nie słucha. Co się dzieje? Jest mama zamyślona? Obojętna? Está como embobada, como, como si todo le diera igual. Estoy cansada. Mam dość walki. Zaczęłam też wiele rozumieć. Co? Proszę powiedzieć. Życie jest pełne niespodzianek. Nigdy nie wiadomo, kogo będzie się potrzebować. Dlaczego mama tak mówi? Powinna się zastanowić nad gestem Lucesity. Gdyby chciała cię skrzywdzić, skończyłabyś w więzieniu. Gdyby nie wmieszała się w moje życie, to niczego by nie doszło. Nie wiadomo. Wszyscy ci ludzie, których uważaliśmy za przyjaciół, którzy nam pochlebiali, kiedy nam się wiodło, teraz, gdy popadłyśmy w niełaskę, odwrócili się od nas. Tylko Álvaro pozostał nam wierny. Pożycz te sentymenty, mamo. Dzień dobry. Jak się pan miewa? Witam, doktorze. Jak się panie czują? Podobno pacjentka chce nas opuścić. To oni chcą mnie stąd zabrać. Ja wolałabym jeszcze trochę tu zostać. Spełnię to życzenie, nie wypiszę pani. Dlaczego, doktorze? Moja córka czuje się dobrze. Czekamy na wyniki badań, by poddać ją kuracji. Wolałbym, żeby do tej pory została tutaj. Jak długo? Nie jestem pewien. Zobaczymy. Powiadam je panią. Czekaliśmy na pana. Czy wypisze pan moją córkę? No. Jeszcze nie. Chciałbym z panem porozmawiać. Słucham. Nie teraz czekają na mnie. Zostanie pan dłużej? Tak. Do zobaczenia wkrótce. Co powiedział? Mówi coś o kuracji. Woli, żeby Angelina leżała w szpitalu. Mam nadzieję, że w tym czasie znajdziecie jakieś lokum. Już się tym zająłem. Przygotowałem część swojego domu na przyjęcie was. Powinnam chyba być wdzięczna. Jakby to był pałac, gdzie czekają na mnie z szampanem. Nie bądź zbyt wymagająca. Wam wszystko wydaje się łatwe. Powinnam się zadowolić byle czym. Przeklęta Lucesita będzie szczęśliwa, ja udręczona z jej winy. Co robisz? Wstaję. Włóż pantofle. Mamo, proszę. Zobaczmy. Już. Przeklęta. Pragnę tylko... Angelina! Nie mogę stać. Moje nogi. Moje nogi. Upadnę, pomóżcie mi, nie mogę się utrzymać. To z nerwów, spróbuj jeszcze raz. Wstań, do góry. Nie mogę chodzić. Nie mogę. Jestem kaleką. Kaleką. Jestem kaleką. Jestem inwalida.
Estás bloqueando. Kłamiesz. Znowu kłamiesz. Możesz wstać. Nie jesteś kaleką. Nie mogę. Kamina! Idź! To był skromny ślub, ale piękny. Prawda? Oboje byli bardzo szczęśliwi. To, co osiąga się z trudem, bardziej się ceni. To prawda. Dużo wycierpieli, ale teraz, dzięki Bogu, będą szczęśliwi. Już są, ojcze. Jak pan Gustavo patrzył na Lucecitę? Pożerał ją wzrokiem. Chciał ją stąd jak najszybciej zabrać. Stefo, nie powinnaś pomóc w kuchni? Tak, ale kręci mi się w głowie. Zauważyłam. Dlaczego nie sądzicie z nami? Pani Mario, proszę. Bez zbędnych konwenansów. Jasne, jesteśmy jak w domu, w linie. Jak w rodzinie. Modesto, usiądź. Bardzo mi się spodobali goście. Ceremonia była piękna, ojcze. Płakałam jak Magdalena. Jeśli łączą się z nią tylko łzy, to nic drożnego. Oby to nie były jej grzechy. Ojcze. Amador był bardziej przejęty niż pan młody. A Susana zgodziła się zostać jego narzeczoną. Nawet się pocałowali. Efo, nie bądź niedyskretna. Jak się czuje mój Martin? Słyszałam, że chcesz za niego wyjść. To na pewno Azucena. Nigdy się nie nauczy. Nie można tak plotkować. Tylko tyle, ile trzeba. Wszyscy się dobrze bawili, tańczyli, pili, ucztowali, jak przystało na ślub. Tylko trochę, bo tobie nie wolno. Zgoda. Najpierw toast. Za nasze szczęście. Dobre? Naprawdę zamieszkamy w haciendzie? Jeśli chcesz, oczywiście. Marzę o zanurzeniu się w rzece i bieganiu po górach. To takie cudowne, że będziesz na mnie tu czekała. Z uśmiechem i czułością. Oczywiście. Nie mogę uwierzyć, że należysz do mnie. Tylko do ciebie. Nikt nas nie rozdzieli. Nigdy. Tyle razy marzyłam, by ci powiedzieć, że cię kocham i umieram z miłości do ciebie. Pamiętasz pierwszy raz, gdy się zobaczyliśmy? Oczywiście, lubię o tym myśleć. Co pomyślałeś, gdy ujrzałeś mnie w rzece? Naprawdę? Pomyślałem,
Co? Co sobie wyobraża ta dziewczyna, głupia i zarozumiała i taka ładna? Lubię, gdy się śmiejesz. Tak dużo wspomnień. Dobrych i złych. Złe zostawimy w przeszłości. Twoja przeszłość to Angelina. Nie chcę o niej mówić. Dowiedziałeś się czegoś? Nie wiesz, jak się czuję? Odwiedziłem ją. Tak? Chciałem jej coś powiedzieć. Sądziłem, że zasługiwała na... Wiem, że to niedobrze, ale pomyślałem, że powinna otrzymać karę za to, co uczyniła. Co mówi lekarz? Rozmawia z nią. Stara się jej ulżyć. Dali jej środek uspokajający. Jest poruszona, Alvaro. Czy lekarz powiedział coś nowego? Stwierdził, że nie. Może obawia się powiedzieć jej cokolwiek, widząc ją w takim stanie. Nie mogę uwierzyć. Nie zamierzam w to wierzyć. Nie sądzę, by była w stanie... Ona jest gotowa na wszystko, Graciela, wiesz o tym. Sam widziałeś. Nie mogła ustać. Upadła. Potrafi świetnie udawać. Skoro umiała, nie udaje. Wiem to. Tym razem nie. To niemożliwe. Kara byłaby adekwatna, ale i zbyt okrutna. Bóg nie ma zwyczaju tak karać. Doktorze? Proszę do niej wejść. Doktorze, oczekuję prawdy. Nie wierzę Angelinie. Przez długi czas udawała kalekę. Ponad 2 lata poruszała się na wózku inwalidzkim, okłamując nas, udając, każąc nam cierpieć. Jest pan zdenerwowany. Nie, chcę wiedzieć. To wszystko jest takie dziwne, jak jakiś koszmar. Proszę odpowiedzieć. Czy ona udaje? Udaje, prawda? Nie. Nie udaje. Doktorze, jest kaleką. Nigdy nie będzie chodzić. Wydaje mi się, że to, co powiedziałem, nie poruszyło Angeliny. Nie ma uczuć ani skrupułów. Nie wiem, co bym zrobił, jeśli skrzywdziłaby ciebie albo moje dziecko. Nie chcę nawet o tym myśleć. To już przeszłość. Zapomnijmy o tym. Spójrz na mnie. Jestem z tobą i pozostanę na zawsze. Supe que habías llegado hasta el umbral de mi vida. Ay, amor, qué lejos. Suponíamos. Tak podejrzewaliśmy. Badania wykazały groźny uraz, ucisk na rdzeń. To z powodu upadku. Czasami się tak zdarza.
Rutynowe badania wykazały, że nie reaguje na bodźce. Niestety, to nieodwracalne. Nie, proszę. Musiałem panu to wyjaśnić. Sam pan chciał. Proszę mnie zostawić. Przykro mi. Nie, mamo, nie. Uspokój się, córko, spróbuj zasnąć. Nie chcę. Proszę wezwać lekarza, niech tu przyjdzie. Alvaro. Rozmawiałeś z doktorem? Zapytałeś go? Co powiedział? Jesteś kaleką. Nigdy już nie będziesz chodziła. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Monika Sakowska.